Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jakiś czas się nie widzieliśmy. Z tym większą radością witam wszystkich czytelników Opiekuna i telewizów Telewizji Dom Józefa. Moi drodzy, kolejny numer Opiekuna. Jesteśmy już dość głęboko w październiku, miesiąc modlitwy różańcowej. Przypominamy o tym również na okładce. W poprzednim numerze troszkę pisaliśmy o sanktuariach maryjnych we Francji. Dzisiaj mamy duży artykuł na temat fatimskiego lekarstwa, tak to jest napisane w tytule. Wszyscy wiemy, o co chodzi, co Maria zalecała w Fatimie, ale warto do tego wrócić, przeczytać ten artykuł i przede wszystkim warto wrócić do modlitwy różańcowej, a zachęca nas do tego również diecezjalny duszpasterz wspólnot różańcowych, ksiądz Bogumił Kępa. Jest z nim rozmowa, bardzo też osobista, na temat modlitwy różańcowej. Serdecznie polecam. Miesiąc październik, miesiąc Maryi, ale my nie zapominamy o świętym Józefie. Moi drodzy, zbliża się 19 dzień października. Również w tym dniu pragniemy modlić się do świętego Józefa i zawierzyć konkretną grupę ludzi, jak to czynimy co miesiąc. Tym razem chcemy zawierzyć studentów, dopiero co rozpoczęli kolejny rok akademicki, ich profesorów i całe środowisko i dzieło akademickie. Jest to nieco inny rodzaj nauki niż w szkołach podstawowych i średnich. Niemniej bardzo ważny, to tam się wykuwają przyszłe elity kraju. Myślę, że to bardzo ważne, abyśmy się za nich modlili i ich zawierzyli. Zachęcam, krótkie rozważanie, modlitwa zawierzenia. Można zrobić to indywidualnie, można w parafii. Bardzo serdecznie do tego Was zapraszam. I kolejna bardzo ważna rzecz w tym numerze. Kiedy obchodziliśmy nasz jubileusz, zobowiązaliśmy się, że będziemy starać się zrobić wszystko, aby przybliżyć nauczanie Jana Pawła II. I rozpoczynamy ten cykl materiałów na ten temat. Pierwszy tekst księdza Piotra Jaroszkiewicza. Czy Jan Paweł II zostawił nam coś więcej niż kremówki? No właśnie, bo tylko o tym się mówi. O kremówkach albo o rzekomych skandalach tuszowanych przez Jana Pawła II. To jest bardzo niesprawiedliwe. To jest wręcz okrutne wobec tego wszystkiego, co zostawił nam święty Jan Paweł II. Będziemy próbować to przybliżyć. Bardzo polecam ten tekst również katechetom. Można z młodzieżą porozmawiać na ten temat. Można im zalecić może nawet lekturę. Niech dzisiaj zacznie się odkrywanie nauczania Jana Pawła II, bo ono jest niesamowite. Pierwszy tekst w tym numerze i potem w kolejnych numerach kolejne teksty. Rozpoczynamy oczywiście od encykliki, można powiedzieć, programowej Redemptor Hominis Jana Pawła II, Zbawiciel Człowieka. Bardzo gorąco polecam ten artykuł. I co może jeszcze bym chciał polecić? Tu jest taki artykuł pani Aniki Nawrockiej. Idź na wybory. Wiecie, na jakie wybory trzeba iść? Pewnie te do Sejmu i do Senatu. Ja też zachęcam, aby wszyscy poszli na wybory i dokonali dobrych wyborów dla naszej ojczyzny. Nikogo tu nie wskazujemy, nikogo nie polecamy. A jeszcze na sam koniec coś z uśmiechem. Czy wiecie, że zwierzęta, no nie, nie mają duszy, nie, nie, nie. Nie są ważniejsze niż człowiek, nie, nie, absolutnie. Człowiek jest najważniejszy. Ale zwierzęta bardzo wiele potrafią zrozumieć. I tutaj nasz pan profesor Łukasz Święcicki, którego już dobrze znacie, psychiatra, opowiada, jak on dialoguje ze swoim psem. Gorąco to polecam z uśmiechem na koniec. Szczęść Boże.